Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dzień dobry, panie marszałku, i od razu prosto z mostu. Jak idą rozmowy z Jarosławem Gowinem? Jest u nas podział na wykonywanie różnych zadań politycznych i rozmowy z liderami prowadzi prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Ja skupiam się na takiej, można powiedzieć, kwerendzie politycznej. Niektórzy mogą to nazwać pracą taką operacyjną. To wszystko jest bardzo ważne, każdy ma swoje zadania. Wiem, że te relacje z Jarosławem Gowinem są dobre, i pewnie efekt tych rozmów poznamy niedługo, bo przecież nocny komunikat o tym, że pokłócona prawica pogodziła się, moim zdaniem jest lekko na wyrost. To jest bardziej taka informacja, nienawidzimy się bardzo mocno, ale jeszcze przez 2 lata będziemy prowadzić dojną zmianę, bo po prostu to nam się należy, jak mówiła pani premier Szydło. I tak to mniej więcej dzisiaj wygląda. Więc stan gry jest taki. My jako środowisko polityczne, które zawsze jest pragmatyczne i stara się pokazywać drogę wyjścia obywatelom, wyborcom, bo taka jest rola każdej partii politycznej, szczególnie opozycyjnej. W momencie, kiedy jest kryzys w partii rządzącej, no to chyba nie dziwi, że zaproponowaliśmy rozwiązanie, które i matematycznie, i politycznie na czas przeprowadzenia Polski przez wybory, do wyborów parlamentarnych jest chyba godne uznania. Oczywiście rozmowy nie są łatwe. Niektórzy mają zastrzeżenia do tej naszej propozycji dla Jarosława Gowina, co mnie bardzo dziwi, bo sądziłem, że dużo większy opór będzie przed tą, można powiedzieć, bardziej wykonawczą. Panie marszałku, naprawdę dziwi pana, że w opozycji są politycy, którzy nie chcą poprzeć człowieka, który przez ponad 6 lat dawał twarz, nazwisko i rękę przy głosowaniach za tym wszystkim, co się w Polsce wydarzyło? Pani redaktor, są sprawy ważne i bardzo ważne. Jeżeli mielibyśmy do wyboru matematyczną większość, która by gwarantowała przeprowadzenie w sposób demokratyczny, bez udziału spółek Skarbu Państwa, telewizji publicznej, wyborów, to myślę, że większą racją stanu jest to, aby Polskę przywrócić na drogę demokracji, niż obrażać się na Gowina, że głosował tak czy inaczej. Mm-hmm. No dobrze, to jeszcze wracając, ja rozumiem, bo pan to bardzo mocno podkreślił, że nie pan rozmawia z Jarosławem Gowinem, no ale wiemy, że bardzo blisko współpracuje pan ze swoim szefem, czyli Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Tak. Stąd też moje pytanie, no bo rozumiem, że być może o jakichś super szczegółach nie mówi, ale mniej więcej wiemy, jak to ma wyglądać. Twierdzi pan, że te rozmowy są dobre, że efekt tych, że poznamy wkrótce, ale coś więcej może pan powiedzieć? Znaczy, czują panowie i panie z Polskiego Stronnictwa Ludowego, że jest w ogóle jakaś szansa i wola ze strony Jarosława Gowina, żeby taki scenariusz wcielić w życie, czy on po prostu wodzi was za nos? Panie redaktor, w polityce jest tak, że przychodzi moment i następuje takie przyspieszenie, że lepiej mieć gotowy scenariusz, który można zrealizować, być może go także weryfikować w trakcie działań politycznych, niż obudzić się z ręką w nocniku i wołać halo, halo, coś się dzieje, a my jesteśmy jeszcze, już nie powiem gdzie. Mhm. To oczywiście nie jest proste, bo zbudować większość z tej opozycji plus Gowin na długie lata rządzenia jest niemożliwe. Dlatego mówimy o tym, aby sformułować rząd na czas przeprowadzenia wyborów uczciwych. I to jest nasza propozycja. My nie aspirujemy do jakichś wielkich tutaj apanaży. Uważamy, że Władysław Kosiniak-Kamysz dlatego jest dobrym kandydatem, ponieważ będąc politykiem centrum, politykiem środka, łatwiej mu jest rozmawiać z konfederatami. Ja akurat tutaj także z wieloma z nich rozmawiałem i oni twierdzą, że ten pomysł nie jest zły. Czy też z kolegami z lewicy, z którymi mamy bardzo dobre relacje. Jesteśmy tym ugrupowaniem, tylko sama lewica ma niedobre relacje wewnątrz swojego środowiska, stąd kompletnie różne deklaracje dotyczące ewentualności poparcia takiego rozwiązania rządu technicznego. No bo Włodzimierz Czarzasty z jednej strony mówi Jarosławie Gowinie przyjść do opozycji, a z drugiej strony mamy polityków lewicy, którzy mówią nigdy w życiu nie poprzemy czegokolwiek w projekcie, którego jest zaangażowany Jarosław Gowin. No więc oni sami się
się nie mogą ze sobą dogadać i to jest też problem. Mamy dobrą zasadę na opozycji, że nie wtrącamy się w sprawy wewnętrzne. Nie, no uważamy, jasne, że tylko żeby być skutecznym. Wróg jest gdzie indziej, wróg jest gdzie indziej. No więc pewnie liderzy lewicy, jak przyjdą, to powiedzą pani redaktor, czy uzgodnili stanowisko zarówno w sprawie funduszu odbudowy rządu, który miałby przeprowadzić Polskę do wyborów, czy też innych rzeczy. Nie jest łatwo Włodzimierzowi Czarzastemu jako wicemarszałkowi Sejmu i jakby liderowi jednego z trzech podmiotów lewicowych uzgodnić stanowisko. Myślę, że to jest duża rola dla osób, które mają zdolność koncyliacyjną. Tam są doświadczeni politycy. Ja rozmawiałem chociażby z panem posłem Śmiszkiem, z panią marszałek Morawską-Stanecką. Często tak, ale to są osoby, które zdecydowanie odstają od całej reszty. Przepraszam, ale no trochę tak to wygląda. Dobrze, panie marszałku, nie chciałabym teraz na lewicy się skupiać, bo nie o nią się wszystko rozbija. Chciałabym skupić się na tym scenariuszu rządu technicznego, bo panowie i panie mówią o tym, że to rzeczywiście byłby taki twór polityczny, który doprowadzi do uczciwych wyborów przedterminowych parlamentarnych. Tylko ja mam pytanie, jak miałby to zrobić? To znaczy, jakie jest konkretne zadanie dla rządu technicznego w tym kształcie, w którym go sobie w tej chwili wyobrażacie? Bo doprowadzenie do uczciwych wyborów to jest, no, przyzna pan, dość mało konkretne sformułowanie. Co by trzeba było zrobić, żeby państwa zdaniem takie wybory przedterminowe były uczciwe? Jakie są główne zadania takiego rządu technicznego? Do czego by musiał dojść i co robić Jarosław Gowin, a co Władysław Kosiniak-Kamysz jako premier? Najważniejszy, tak jak powiedziałem, zawsze w polityce jest moment polityczny, który uruchamia procesy. Ten proces będzie mógł być uruchomiony wtedy, kiedy Jarosław Gowin lub koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, z którymi także rozmawiam, zdecydują się i powiedzą: tak, to jest ten moment, kiedy mamy już 231 plus. Ale to jest, pani redaktor, bardzo ważne. No kluczowe, dlatego, no wiadomo, żeby w ogóle taki rząd powstał, to musi być taka większość. No ale zakładamy hipotetycznie, że ta większość jest. I czym zajmuje się rząd techniczny? O to mi chodzi. Dojście do samego tego punktu jest bardzo istotne. Dlatego na tym się skupiłem, ale rozumiem, że tak, pani redaktor uznaje to, jakby już a priori zostało załatwione. Tak, mówimy o sytuacji hipotetycznej. Mówimy o sytuacji hipotetycznej, kiedy marszałkiem Sejmu zostaje Jarosław Gowin, a premierem Władysław Kosiniak-Kamysz, to wtedy zbiera się rada złożona ze wszystkich klubów parlamentarnych i kół i określamy mapę drogową wraz z terminem wyborów i wtedy mamy gwarancję, że te wybory zostaną przeprowadzone uczciwie, że telewizja publiczna będzie realizowała swoją misję, a nie była szczujnią Polaków. Ale jakim cudem w krótkim czasie chcą państwo zmienić coś, co Jacek Kurski pieczołowicie buduje całe lata? Mamy na to plan. Jaki? I pani wybaczy, pani redaktor, z całym szacunkiem do pani redaktor i do naszych widzów. No nie możemy wszystkiego wyłożyć u pani redaktor Biedrzyckiej kawa na ławę. Ale jak najbardziej zapraszam, mogą państwo. Że są pewne rzeczy, które mogą ujrzeć światło dzienne wtedy, kiedy będzie dla nich odpowiedni czas. No dobrze, czyli na pierwszy ogień, jak rozumiem, idzie telewizja rządowa. Pewien poeta, myśliciel wschodni powiedział: kiedy chcesz ważnego dokonać dzieła, bacz, by stosowna chwila nie minęła. Pomni tej pięknej strofy, staramy się być przygotowani na wszystkie ewentualności i w związku z tym, pani redaktor, tak jak powiedziałem, te rzeczy, które mogę powiedzieć, mówię, te, których nie mogę powiedzieć, nie powiem. No dobrze, a co oprócz TVP? No powiedziałem, jakie są ryzyka przeprowadzenia nieuczciwych wyborów. Udział środków publicznych, które często są generowane przez spółki Skarbu Państwa, telewizja publiczna, wymiar sprawiedliwości. To są rzeczy, które trzeba jak najszybciej... O właśnie, i tu dotknął, bo do tego zmierzałam. Myślałam, że troszkę pan wcześniej o tym powie, bo rzeczywiście wymiar sprawiedliwości tutaj kluczową rolę także odgrywa, no bo nikt inny jak Sąd Najwyższy zatwierdza ważność wyborów jakichkolwiek, w tym przede wszystkim parlamentarnych. No więc pytanie, czy tam trzeba byłoby też dokonać szybkich zmian. I pytanie, czy w ogóle dokonać tak potężnych zmian, o których pan mówi, może rząd techniczny? Może ja bym go nie przywiązywał się do nazwy techniczny. Przejściowy. Bo, no dobrze, niech będzie. No tak, to miałby być rząd, który miałby przywrócić, przynajmniej stworzyć ramy i tory, na które Polska mogłaby wrócić po PiS-ie. I to jest jego główne zadanie. I o tym oczywiście trzeba rozmawiać.
wymiar sprawiedliwości, telewizja publiczna, spółki Skarbu Państwa. Ja chcę pani redaktor powiedzieć, że od wielu miesięcy nie epatujemy tym opinii publicznej, ale w gronie ekspertów i polityków partii opozycyjnych trwają prace w zespołach problemowych, gdzie te sprawy są poruszane. I powiem więcej, na ewentualne przyspieszenie polityczne jesteśmy przygotowani. Opozycja ma to w swoich obowiązkach. To nie jest żadna łaska. Mhm. I my te obowiązki staramy się wypełniać. No dobrze, panie marszałku, mówił pan o tym, że ustalona byłaby wspólnie oczywiście taka mapa drogowa tego, jak ma wyglądać praca i przez jaką perspektywę czasową rządu przejściowego, technicznego, no już zwał jak zwał. A według pana, ja pytam wyłącznie o pana opinię, wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, ile taki rząd techniczny powinien pracować, żeby uznać, że przygotował już dobre i równe pole do walki na arenie wyborów parlamentarnych? Maksymalnie do jesieni przyszłego roku. Czyli maksymalnie do jesieni roku 2022. To dosyć długo. Maksymalnie powiedziałem. Mm-hmm. Być może okazałoby się, że jest to możliwe wcześniej, ale myślę, że wiosna przyszłego roku, kiedy będziemy mieć już wyjaśnioną sprawę pandemiczną, pewnie o tym także będziemy rozmawiali, to wszystko musi się oczywiście zgrać w dobrym terminie, tak żebyśmy mieli gwarancję, że ta praca z panem Jarosławem Gowinem i partii opozycyjnych ma sens. Tutaj nasi widzowie piszą, że Jarosław Gowin jest największą bronią Jarosława Kaczyńskiego. Nie obawia się pan trochę tego, że on was oszuka po prostu? No nie chciałbym, żeby z wychodzeniem Jarosława Gowina z PiS-u było tak, jak z wychodzeniem wojsk radzieckich z Polski i żeby się nie okazało, że kadencja się skończy, Jarosław Gowin będzie jeszcze z tego PiS-u wychodził. No właśnie. Myślę, że ten scenariusz się nie spełni. Ale myśli pan, czy ma pan takie przekonanie? Myślę, że postawa Jarosława Gowina bardzo, można powiedzieć, mocno przemyślana i roztropna powoduje to, że zainteresowanie nim samym i jego środowiskiem politycznym jest ponadmiarowe, jak to teraz w niektórych przypadkach się mówi. Bo gdyby Jarosław Gowin był cichym koalicjantem PiS-u, to nikt by nawet nie zwrócił uwagi na ich konwencje, czy też na to, co Jarosław Gowin mówi jego współpracownicy. To jest oczywiście pozytywne działanie PR-u politycznego Jarosława Gowina i nie można z tego mu robić zarzutu, ale tak jak powiedziałem, żeby nie było jak z wojskami radzieckimi, że kadencja się skończy, a Jarosław Gowin będzie jeszcze wychodził nadal z PiS-u. I w tym kontekście, panie marszałku, bardzo ważne pytanie, bo ja pamiętam, jak rozmawiałam jakiś czas temu z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i on tak oczywiście dość subtelnie, ale wprost powiedział, że ta propozycja dla Jarosława Gowina nie będzie wieczna. Więc on też powinien troszkę przyspieszyć te swoje rozmaite działania. I teraz chciałabym doprecyzować u pana. Jak długo taka propozycja z państwa strony będzie otwarta dla Jarosława Gowina? To znaczy on ma taki komfort, że może sobie przeciągać te relacje z wami na wieczne nigdy? Czy dajecie mu jakiś moment, jakiś taki ostateczny dzwonek, wobec którego on już będzie musiał się ostatecznie ustosunkować? Jeżeli okaże się, że rozmowy z Jarosławem Gowinem i jego postawa wobec opozycji miała tylko charakter koniunkturalny i chodziło tylko o podbicie bębenka politycznego wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, to wtedy, kiedy Kaczyński wyrzuci go ze Zjednoczonej Prawicy i będzie chciał przyjść na listy opozycyjne, to wtedy pokażemy mu, Deszki, że nie jest tak łatwo. Okej. To pani powiedziała. Czyli rozumiem, bo ja po prostu mówię czasami to, czego państwo boją się wypowiedzieć, ale dobrze, już tak zupełnie serio, panie marszałku. Czyli rozumiem, że Gowin odchodzi sam i tylko wtedy ma szansę na współpracę z opozycją. Jeżeli zostanie wyrzucony, opozycja na Jarosława Gowina się zamyka. Koniec, kropka. To jest moim zdaniem druga albo nawet trzecia próba zbudowania większości demokratycznej z Jarosławem Gowinem. Jeżeli po raz kolejny okaże się, że opozycję Jarosław Gowin wykorzystał tylko do licytowania wewnątrz pokłóconej prawicy, to jego szanse i wiarygodność w naszych oczach spadną do zera. Czyli wasza cierpliwość już jest powoli trochę na wyczerpaniu, czy jeszcze nie? To nie chodzi o cierpliwość, pani redaktor. Ja przecież jestem człowiekiem, który nie należy do najbardziej cierpliwych. Ćwiczę oczywiście w sobie tę cechę z lepszym lub gorszym skutkiem, ale to może czasami też w polityce barwność nie przeszkadza. Więc mówiąc poważnie,
albo robimy politykę, albo robimy publicystykę, albo stajemy się ludźmi sprawczymi, albo po prostu wychodzimy na niepoważnych. Tutaj w tej grze jest potrzebny Jarosław Gowin i do niego są wyciągnięte, że tak powiem, nasze kierunki. No dobrze, wczoraj odbyło się kolejne spotkanie na szczycie. Na razie po raz kolejny nie znamy szczegółów, oprócz jakiegoś takiego bardzo lakonicznego, zupełnie nic nie mówiącego komunikatu ze strony wszystkich partii koalicyjnych. Pan wczoraj powiedział jedną bardzo ciekawą rzecz, że sytuacja musi być wyjątkowo napięta w Zjednoczonej Prawicy, skoro do mediacji włączył się ważny duchowny. Chciałabym, żeby pan rozwinął ten wątek. Nie rozwinę tego Dlaczego? Wątku. Dlatego, że skupię się bardziej na czym, co jest ważniejsze. Że jeżeli panie marszałku, z całym szacunkiem i sympatią, ale pozwoli pan, że ja będę decydowała o tym, co jest najważniejsze. Dla mnie to jest niezwykle ważna informacja, że w politykę i w negocjacje w rządzie zaangażowany jest duchowny. To jest ważne, to jest bardzo ważna informacja. A ja też mam prawo do nieudzielania odpowiedzi. I no to po co było o tym wspominać? No to co chciałem, to powiedziałem, a czego nie chciałem, to nie powiem. No rozumiem. Natomiast ze statystyk mediacyjnych przy sprawach rozwodowych w sądach powszechnych wynika, że mediacje są skuteczne w 10%. Skoro te statystyki można by troszkę przeformatować i przenieść na grunt pokłóconej prawicy, no to nasza propozycja bycia gotowym na różne scenariusze staje się jeszcze bardziej aktualna i w związku z tym uważamy, że pokłócona prawica wcale nie jest tak pogodzona, jak wynikało to z komunikatu dwóch rzeczników. Przed nami jeszcze kolejne odcinki serialu Nienawidzimy się do bólu, ale dojna zmiana musi trwać jeszcze przed nami. No dobrze. Panie marszałku, to kończąc ten wątek, bo widzę, że rzeczywiście bardzo konsekwentnie nie chce pan go kontynuować, ale to tylko jedna rzecz. Czy ten duchowny mediator to jest osoba wysoko postawiona w polskiej hierarchii kościelnej? Tylko tyle. A ja, podobnie jak w poprzednim programie publicystycznym, zrobię dyplomatyczną zawieszkę. Powie pan pomidor, mówiąc krótko. Chyba dosłownie, albo w przenośni. Panie marszałku, jest pan, słyszy mnie pan? Aha, bo nie. Halo, słyszymy się, czy nie? Panią redaktor, słyszę doskonale. Dobrze. I celowo pan po prostu zawiesił głos, budując napięcie. Rozumiem. Dobrze. Panie marszałku, jeśli chodzi o kwestię szczepień, bo to jest kolejna rzecz, którą musimy sobie na bieżąco radzić. Wiemy, że mamy mniejsze dostawy po raz kolejny. Milion dawek samej AstraZeneca przyjdzie do Polski mniej. A w międzyczasie jeszcze ruch antyszczepionkowy postanowił blokować terminy szczepień, próbując ocalić Polaków przed zgubnym wpływem szczepionek właśnie. Uważam, że akurat powinno się chronić Polaków przed nimi samymi, znaczy nie przed Polakami, tylko przed antyszczepionkowcami, no ale sytuacja taka jest. Czy tym powinny zająć się na poważnie służby? Bo faktycznie już takich zorganizowanych sytuacji, kiedy blokowane są terminy szczepień, jest coraz więcej. Ja bym się w ogóle nie przejmował tymi antyszczepionkowcami, bo po prostu oni nadal stanowią margines. Widać, że... No ale blokują skutecznie ludzi... terminy, panie marszałku, to o to chodzi. Że się ludzie nie mogą dostać na szczepionki, bo oni blokują te terminy, więc to jest poważna sprawa, to jest kryminał. No to jeżeli prowadzą taką akcję, to ma pani rację, trzeba zastosować służby i pogonić ich. Niech sobie blokują tam, gdzie są niegroźni, niech się demaskują, zdejmują te maseczki, niech się obciskują. Ich problem, ja... Powiem tylko tyle. Znałem jednego człowieka, pan redaktor też wie, o kim mówię, były parlamentarzysta, który tak kozakował, mówił, to grypka, zwykła grypka, wystarczy połknąć aspirynkę, nie ma już go wśród nas. A on mógłby być dla nich takim memento. Panie redaktor, żeby osiągnąć próg odporności populacyjnej, trzeba wyszczepić 70% populacji. Więc no, niektórzy twierdzą, że nawet 80% przy obecnych mutacjach wirusa. Więc ci antyszczepionkowcy akurat nie zaszkodzą, jak wszyscy odpowiedzialni ludzie, a widzę, że coraz więcej takich jest, pójdą się zaszczepić, a ich oczywiście z tych kolejek trzeba pogonić i w ogóle na to się nie oglądać, to jakby zależy od trzech czynników. Po pierwsze od dostaw i na to rząd nie ma wpływu, prawda? No bo wiemy, że koncerny farmaceutyczne ze sobą walczą, te różne informacje o lepszym i gorszym działaniu danych szczepionek. Odczytuję jako walka koncernów, to jest bezwzględna walka o pieniądze. Druga rzecz, na którą jest wpływ, czyli polityka rządu i trzecia chęci Polaków do zaszczepienia. I tutaj ponad politycznymi podziałami wszyscy politycy, wszyscy
którzy mają zaufanie. Pani redaktor, jeżeli się zaszczepi, ja, który już jestem po pierwszej dawce szczepionce, musimy dawać świadectwo odpowiedzialności za społeczeństwo. No zawsze jest jakaś grupa nieodpowiedzialnych. Oni na tym zbijają kapitał polityczny, wygadują głupoty, piszą głupoty. Proszę bardzo, ale dopóki nie zagrażają odporności populacyjnej, no to trzeba powiedzieć jedno. No, myślenie ma przyszłość, ale nie we wszystkich głowach. Jeśli chodzi jeszcze, panie marszałku, o kwestię związaną z zarządzaniem kryzysem epidemicznym, ja to tak nazywam, wiemy, że od dziś regionalizacja luzowania tych obostrzeń, jak to się nieładnie nazywa, w 11 województwach dzieci wracają do szkół, w 11 województwach salony piękności fryzjerskie zostały otwarte. Wiemy, że w okolicach środy minister Adam Niedzielski ma przedstawić jakieś nowe zalecenia, czy nie wiem, czy kolejne luzowanie obostrzeń, czy jakąś wreszcie mapę drogową do poważnego otwarcia polskiej gospodarki. Czego oczekuje Polskie Stronnictwo Ludowe w tej sytuacji od rządu? To znaczy, czy my już powinniśmy rzeczywiście poznać konkrety? Czy uważa pan, że takie ostrożne stąpanie po lodzie, jak w tej chwili czyni to rząd w kwestii epidemii, jest sprawą usprawiedliwiającą i słuszną? No tutaj pani redaktor może trochę zaskoczy, ale muszę powiedzieć, że w wielu przypadkach rząd skorzystał z naszych propozycji, podawanych bardziej lub mniej. No to wreszcie. Bo państwo narzekali, że nie słuchają. No więc teraz jakby chcę powiedzieć, że było inaczej. Zarówno włączenie sanepidów mocniejsze, samorządów. Rozmawiałem niedawno z samorządowcami, którzy prowadzą te akcje. Włączenie zakładów pracy, regionalizacja obostrzeń. To były nasze postulaty i te postulaty są wdrażane. Tu nie chodzi o to, żeby przybić pieczątkę. O, to jest nasz postulat. Halo, halo, zobaczcie, jacy jesteśmy mądrzy. Tylko chodzi o to, żeby w pewnych przestrzeniach, w których opozycja z rządem musi wspólnie rozmawiać, się po prostu porozumiewać. I tutaj akurat muszę powiedzieć, że te rzeczy idą jakby w zgodzie z naszymi postulatami. Mm-hmm. Oczywiście powinno to się dziać wcześniej. Firmy powinny być otwierane wcześniej. Ozdrowieńcy i zaszczepione osoby powinny otrzymywać ten taki certyfikat bezpieczeństwa i wchodzić do gry. Jest bardzo ważny element, który jeszcze rząd jakby nie widzi, a my go bardzo mocno podnosimy. W ostatnim czasie w wyniku pandemii zmarło 400 medyków, w tym 150 lekarzy. Wiemy, że ponad 200 lekarzy już pobrało zaświadczenie o wyjeździe za granicę. Brakuje w sumie około 50 tysięcy lekarzy. To jest dramat. Na oddziałach, żeby skompletować składy do leczenia, ordynatorzy sięgają po emerytowanych 60, 70, kilkuletni lekarze pracują na oddziałach. O tym musimy mówić. Czy ma się spełnić zaklęcie jednej z pań poseł Prawa i Sprawiedliwości, która z pogardą mówiła do lekarzy, niech jadą. No to pani poseł, widzi pani, oni właśnie jadą. I co wy na to? Kto was będzie między innymi leczył? Dzisiaj no, wie pan, tak, rząd sobie zawsze poradzi. Rząd się zawsze wyżywi. Dzisiaj rząd także, pani redaktor, będą pokutowały te wszystkie fobie antyimigranckie. Bo ja uważam, że właśnie Polska się musi otworzyć dzisiaj najpierw na naszych bliskich kulturowo sąsiadów, lekarzy z Białorusi, Ukrainy, Rosji, ich zapraszać. To trzeba dzisiaj pokazać, że Polska nie jest jakimś państwem ksenofobicznym, tylko otwartym. Być może trzeba sięgać także po lekarzy z innych krajów. Musimy dbać o interes narodowy, a w interesie narodowym jest nie tylko to, że się pochwalimy, że mamy większą ilość na wydziałach lekarskich, ale z tego korzyść będzie za 7-8 lat, a przez ten czas co? No właśnie, to jeszcze jedno pytanie na sam koniec, panie marszałku. Co do tego, że rząd zaczął słuchać waszych sugestii, to ja jestem ciekawa, czy rząd zaczął słuchać waszych sugestii w sprawie Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. Czy jest jakakolwiek dyskusja na linii rząd-opozycja, czy w dalszym ciągu po prostu rząd oczekuje, że opozycja zagłosuje za ratyfikacją i tyle? Bo prezydent Sopotu Jacek Karnowski u mnie w programie powiedział, że padła obietnica ze strony i ministra Budy, i premiera Mateusza Morawieckiego co do tego, że zostanie pokazany jakiś taki wstępny plan podziału tych środków. Bardzo jestem ciekawa, jak to wygląda z waszej perspektywy. Kaczyński już wie, że ma większość w Sejmie bez Zbigniewa Ziobry. Nie będę już tutaj się wyzłośliwiał na tych, którzy za bezdurno chcą w ciemno poprzeć Fundusz Odbudowy, histeryzując, że to są pieniądze, które nie mogą przepaść. Wszyscy wiemy, że to są pieniądze, które nie mogą przepaść. My postawiliśmy trzy warunki. Dwa są już w
dużym stopniu zrealizowane, bo mówiliśmy o komitecie monitorującym składającym się z samorządowców, pracodawców i to już będzie. Mówiliśmy o kwocie wolnej od podatku 30 tysięcy i to już będzie. Mówiliśmy także, że skandalem jest, że PiS zdesygnował do Komisji Europejskiej komisarza do spraw rolnictwa pana Wojciechowskiego, który zapewniał zrównanie dopłat dla rolnictwa do średniej unijnej, ale także widzimy, że z roku na rok w budżetach rządu Prawa i Sprawiedliwości jest coraz mniej na rolnictwo, to my mówimy nie 1% w KPO na rolnictwo, jak chcecie, tylko 10% dla polskiej wsi, dla polskiego rolnictwa, bo polskie rolnictwo było, jest i powinno dobrze, panie marszałku, znów być. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosuje za ratyfikacją wobec tego, co pan mówi, że kilka warunków zostało spełnionych, czy przeciw? Jeżeli dojdzie do spotkania premiera z prezesem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, gdzie zostanie domknięty temat naszych propozycji, to tak, a jeżeli nie, to będziemy głosowali przeciw. Według artykułu 90 dwie trzecie to jest opinia, którą ja zleciłem, ale pewnie o tym w innym programie z panią redaktor. Piotr Zgorzelski, bardzo dziękuję. Wicemarszałek Sejmu, PSL Koalicja Polska. Dobrego, zdrowego dnia życzę i do zobaczenia. Dla pani redaktor i wszystkich zdrowego dnia i wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Do zobaczenia niebawem. Do zobaczenia. Już bez masek. Oby.